Aby budować świadomość o tym, jak ważne jest środowisko i ekologia, należy zadbać, aby taką wiedzę wpajać dzieciom od najmłodszych lat. Po dzisiejszej ekoolimpiadzie przedszkolaki z Lisiej Góry będą mogły dzielić się zdobytą wiedzą wśród swoich kolegów, rodzeństwa, a nawet rodziców. Tego typu inicjatywy prowadzimy od lat. Ekoolimpiady są fajnym pomysłem na to, żeby w gminie zebrać wszystkie placówki oświatowe w jednym miejscu, przedstawicieli. Z racji tego, że zmieniły nam się ustawy i mamy obowiązek edukowania dzieci, młodzieży, w ogóle społeczeństwa w tym zakresie, no stąd pomysł organizowania takich turniejów wiedzowych dla dzieciaków. A są, nie ukrywam, zdecydowanie lepsze od dorosłych dzieci. Projekt ten generalnie trwa krótko, organizowania ekoolimpiad. Prowadziliśmy wcześniej ekolekcje, prowadziliśmy różnego rodzaju zbiórki surowców, m.in. ogólnopolska akcja Drzewko za butelkę. Ekolekcje cieszyły się bardzo dużą popularnością, ale ekoolimpiada jest dużo lepszą formą, ponieważ tak jak mówię, mamy możliwość rywalizacji pomiędzy placówkami i możliwość wykazania się wiedzą dzieciaków. Dzieciaki mają tu już doświadczenie, bo uczestniczyli we wcześniejszych naszych konkursach na prace plastyczne, m.in. są wierszyki, są piosenki, są przedstawienia, a dzisiaj zebraliśmy ten cały materiał w jedną całość, więc będą i pokazy mody ekologiczne, i konkursy plastyczne, i piosenki śpiewane, no i oczywiście losowanie pytań i wykazanie się wiedzą na ten temat. Dzieci chętnie włączają się do wszystkich działań. No tak, dostaliśmy informację i propozycję z branżowej organizacji Odzysku, z którą współpracujemy już kilka lat i oni organizują takie świetne imprezy dla dzieciaków, jest to mini ekoolimpiada i wszystkie przedszkola z terenu gminy zebrały się i dzisiaj właśnie tu się spotykamy na tej ekoolimpiadzie. Konkursy wiedzy, będzie prezentacja strojów, będzie prezentacja umiejętności wokalnych i jakieś tam sportowe jeszcze konkurencje, wiedzowe też oczywiście. Oczywiście od najmłodszych lat staramy się, żeby dzieci po prostu wykazywały się takimi wiadomościami i dzięki temu takie imprezy sprzyjają takim wiadomościom, rozszerzeniu takich wiadomości. Komisja dodaje, że jest urzeczona pomysłowością i zaangażowaniem w pracę najmłodszych, ale mogli przyznać tylko jedno miejsce. Drogie dzieci, no wszyscy byliście cudowni, prace były piękne, pokaz mody zaparł nam dech. Natomiast no, zsumować punkty musieliśmy i z minimalnym wskazaniem, naprawdę z minimalnym, o włos, wygrało, uwaga, przedszkole w Nowych Żukowicach! Dla wszystkich mamy nagrody, dla wszystkich mamy upominki i dla przedszkola symboliczne dla dzieciaków, które brały udział i gorąco zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach. Bye.